Dzień dobry Państwu, Bartosz Awianowicz. Witam serdecznie w kolejnym, bardzo krótkim odcinku, który jest tylko usprawiedliwieniem tego, dlaczego nie kontynuuję w tym tygodniu Pocztu Cesarzy Rzymskich. Otóż, jak Państwo widzą, jestem w tym momencie w Bostonie, w Boston College, i zamiast opowiadać o monetach, zapraszam Państwa na krótką przechadzkę właśnie po tym wspaniałym kampusie. To, co zwraca uwagę, to słupy, przez które można wezwać pomoc z emergency. W dole mamy nowszą część koledżu z drugiej połowy XX wieku, ale najciekawsza jest ta nawiązująca do gotyku, nawiązująca do najstarszych koledżów w Wielkiej Brytanii, do Oxfordu, do Cambridge, gdzie mamy bardzo piękne przykłady z kolei angielskiego stylu neogotyckiego. A zatem za chwilę zobaczymy się w drodze na wzgórze, gdzie właśnie mieści się najstarsza część koledżu. Koledż jest rozległy, wciąż jesteśmy w jego dolnej części, a zatem jesteśmy tutaj u podnóża górnej części kampusu. Tutaj jest kampus dolny, w który weszliśmy. Tutaj widzimy, że mamy stadion alumnów i no, oczywiście mamy tutaj też drobne muzeum lokalnej drużyny, ale najciekawsze obiekty będą w górze, zatem tam się udamy. Tutaj, jak mówiłem, stadion. Widzimy także nazwę lokalnej drużyny Boston College Eagles, ale najciekawsza część jest w górze. Oczywiście można narzekać, że Stany są krajem młodym, że nie ma tutaj oryginalnego gotyku. No oczywiście nie ma. Boston jest jednym z najstarszych miast Ameryki Północnej, późniejszych Stanów Zjednoczonych, założony w 1630 roku. Ale tak jak w Toruniu Collegium Maius z początku XX wieku, w końcu też budynek neogotycki cieszy oko i jest miejscem nazywanym przez studentów Hogwartem. A tak samo tutaj mamy nawet więcej tego typu obiektów. Może nawet bardziej można je skojarzyć właśnie z klimatem brytyjskim niż naszą czerwoną cegłę. A zatem zmierzam w stronę górnego kampusu. I przed oczami Państwa już widać jego centralną część. Wszystkie te budynki pochodzą z początku XX wieku, a właściwie z okresu krótko przed wybuchem I wojny światowej. Widzą Państwo w oddali St. Mary's Hall, kolegium Świętej Marii. No jest to kampus jednak jezuicki, jak najbardziej z tradycjami katolickimi. A tutaj Gasson Hall z wieżą, która jest dobrze widoczna także z dolnej części kampusu. To budynek z 1913 roku, a zatem, jak mówiłem, dość nowy, ale bardzo ładnie wieńczy cały efektowny kampus.
i najistotniejsze pytanie, czy jestem tutaj w celach numizmatycznych. Otóż wyjątkowo nie. Akurat cel jest na najbliższe 3 dni inny. Jest to sympozjum poświęcone Renovatio Mundi jezuitom jako edukatorom historii. Ale wątki numizmatyczne w Bostonie będą również. Nie dość, że Boston Museum of Art ma znakomitą kolekcję, to jeszcze tuż obok jest Cambridge, Massachusetts, a tam Uniwersytet Harvarda. A tymczasem mam nadzieję, że Państwo wybaczą mi brak pocztu, uznają tę nieobecność za usprawiedliwioną i nadal będą oglądać cykl Mille Loques Funtur. Do zobaczenia.